Cześć, z tej strony Ziemniks i was w kolejnym poranku do Black Opsa 4, Dead of the Night i taka najbardziej podstawowa kwestia, jak zbudować tarczę. Okej, mamy tutaj standardowo trzy części do tarczy, każda z nich ma trzy miejscówki, czyli typowy standard, jeżeli chodzi o mapę od Treyarch. Teraz tak, pierwsza część do tarczy znajduje się w centralnej części domu, znajdują się części albo na samym środku jakby tych balkonów, albo na wschodnim balkonie, albo na zachodnim balkonie. Tutaj teraz będziecie widzieli dokładnie, gdzie te części się znajdują. Jeżeli chodzi o część numer 2, to znajduje się ona w bibliotece. Są trzy miejscówki właśnie w bibliotece, także tam nie musicie dużo łazić, bo wszystko jest przy sobie. Tutaj też widzicie wszystkie trzy miejscówki, w jakich ta część może się zespawnić. I teraz przechodzimy do jadalni, ponieważ ostatnia część znajduje się w okolicach jadalni. Dwie z miejscówek znajdują się dokładnie w jadalni, a trzecia zaraz obok. Także tutaj też będziecie widzieli na ekranie dokładnie gdzie co i jak, gdzie co podnieść, gdzie co kliknąć. Także to na pewno nie będzie stanowiło dla was żadnego problemu. No i jeżeli chodzi o budowę tarczy, to robimy to sobie zaraz koło dużej klatki schodowej. Jest w smoking roomie stół. Jest to całkiem przyjemne miejsce, jeżeli chodzi o budowę tarczy, także myślę, że nie ma tutaj żadnego problemu. Jest po prostu, nie ma tak ciężko z dostępem tutaj w trakcie rundy, także miejsce całkiem na propsie, muszę przyznać. No dobra, to tyle jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuki w górę i do następnego, trzymajcie się, cześć.